TESA prezentuje rozwiązania naprawcze. Przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych i budowlanych bardzo często przydatne są taśmy naprawcze, izolacyjne lub zabezpieczające różne elementy wyposażenia budowy. Kable, folie konstrukcyjne, przewody, kanały czy elementy z tworzyw sztucznych. Taśma Gaffer TESA 4688. Taśma Gaffer TESA 4688 to taśma tkaninowa powlekana polietylenem. Jest to typowa taśma naprawcza, przydatna w wielu różnych sytuacjach i charakteryzująca się dobrymi właściwościami użytkowymi, np. do zabezpieczania, pakowania, ochrony, oznaczania, wiązania i innych zastosowań. Taśma z mocnego materiału z ekstrudowanego PE cechuje się wysoką przyczepnością do chropowatych powierzchni, elastycznością, odpornością na warunki atmosferyczne i starzenie. Łatwo się odwija i można ją bardzo łatwo oderwać ręką. TESA 4613 to taśma samoprzylepna o właściwościach typowych dla taśm naprawczych, nadająca się do szerokiego zakresu zastosowań, np. do mocowania folii konstrukcyjnych, uszczelniania węży ogrodowych itd. Ze względu na wysoką elastyczność polecana jest w szczególności do chropowatych powierzchni, np. ceglanych czy drewnianych. Taśma jest wodoodporna o silnej początkowej przyczepności, jednocześnie zapewnia proste i szybkie usuwanie. Taśma aluminiowa TESA 50524. Taśma aluminiowa TESA 50524 z przekładką zalecana jest do różnych zastosowań, m.in. do uszczelniania przewodów czy kanałów wentylacyjnych, do maskowania, ochrony, zamykania i naprawiania. Taśma odznacza się wysokim przewodnictwem cieplnym, jest paroszczelna, odporna na starzenie, działanie wilgoci oraz nadaje się do dowolnego formowania. Taśma naprawcza PE TESA 4668. TESA 4668 to bardzo mocna taśma polietylenowa, nadająca się do szerokiego zakresu zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Często używana jest do łączenia wstęg folii LDPE w budownictwie, do szybkiej i pewnej naprawy uszkodzonych tworzyw sztucznych, tuneli foliowych czy oczek wodnych. Charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i bardzo dobrą odpornością na rozpuszczalniki. Jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne do 180 dni. Posiada aprobatę Szwedzkiego Instytutu Aprobat Technicznych, SITAK, w zakresie łączenia wstęg folii polietylenowej w budownictwie. TESA prezentuje rozwiązania dla bezpieczeństwa. Oznakowania związane z bezpieczeństwem powinny być trwałe oraz łatwe do naniesienia i usunięcia. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem są taśmy TESA, charakteryzujące się elastycznością, łatwością montażu i demontażu. Taśma ostrzegawcza TESA 60760. TESA 60760 to taśma ostrzegawcza z twardego, plastyfikowanego PVC, pokrytego silnie aktywną, modyfikowaną masą klejącą na bazie kauczuku i żywicy, zapewniającą przyczepność do wielu różnych podłoży. Ta doskonale elastyczna taśma nawet na ostrych łukach stosowana jest do trwałego oznaczania podłóg i ruchomych lub statycznych obiektów, do wyznaczania miejsc pracy, np. w warsztatach, magazynach, halach i tym podobne, do trwałej ochrony miejsc niezabezpieczonych i miejsc bezpieczeństwa. Podczas budowy czy remontu jest najlepszym rozwiązaniem do łatwego oznaczania rur, barierek oraz niskich przejść. Dostępna jest w kombinacjach dobrze widocznych kolorów, zgodnych z prawnymi zasadami bezpieczeństwa, z przepisami BHP i międzynarodowymi ISO. Taśmy antypoślizgowe TESA 60950 i TESA 60951. Taśmy wchodzące w zakres asortymentu TESA Anti-Slip Professional znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zwraca się uwagę na bezpieczeństwo przechodzących osób. To idealna ochrona przed poślizgiem, zapobiega wypadkom w miejscu pracy. Bardzo dobra przyczepność produktu kwalifikuje go do zastosowania na problematycznych powierzchniach, takich jak posadzki przemysłowe i tym podobne. Mocna i trwała powłoka masy klejącej zapewnia skuteczną ochronę antypoślizgową na okres od 1 do 2 lat, w warunkach normalnego użytkowania. Taśmy antypoślizgowe serii Anti-Slip można odrywać ręką, nie kurczą się po zastosowaniu i można je stosować w obszarach wilgotnych. Są całkowicie odporne na wodę, temperaturę, promieniowanie UV oraz środki czyszczące. Montaż taśm antypoślizgowych jest prosty i może go wykonać praktycznie każdy.
Należy jedynie zadbać o to, aby oklejona powierzchnia była sucha i czysta, bez śladów smarów, tłuszczu, brudu, piasku oraz miała temperaturę powyżej 10 stopni Celsjusza. Zapewni to prawidłowe przyklejenie i długotrwałe użytkowanie. Po prawidłowo naklejonej taśmie można od razu chodzić. Taśma izolacyjna TESAFLEX 53947. TESAFLEX 53947 to specjalnie opracowana taśma izolacyjna z plastyfikowanego PVC o dobrej elastyczności i przyczepności. Z uwagi na zastosowanie plastyfikatorów obojętnych dla większości instalacji elektrycznych oraz zmodyfikowanego systemu klejącego opartego na kauczuku, produkt TESAFLEX 53938 IEC idealnie nadaje się do izolowania i naprawy przewodów elektrycznych, a także do wiązania, oznaczania i mocowania kabli. Taśma TESAFLEX 53947 spełnia wymogi międzynarodowej normy IEC 60454315/F/PVC/90. Idealna do wszystkich układów i instalacji elektrycznych, domowych i przemysłowych. Dostępna jest w 5 kolorach, które ułatwiają oznaczanie. TESA prezentuje rozwiązania do dwustronnego mocowania. Taśmy dwustronne TESA to prosty sposób na montaż i mocowanie przedmiotów w każdej sytuacji. Taśma tkaninowa supersilna TESA 4944. TESA 4944 to supermocna taśma montażowa z tkaniny do trwałego układania wykładzin, nawet na szorstkich, włóknistych powierzchniach, np. pokryciach podłogowych. W przypadku niewielkich powierzchni taśmę klejącą wystarczy umieścić tylko na brzegach. W większych pomieszczeniach warto dodatkowo przykleić dwa paski taśmy na krzyż, na całej długości. Następnie odklejamy folię ochronną z końca taśmy i dociskamy mocno wykładzinę. Na brzegach taśmy znajdują się specjalne ząbki, które ułatwiają urwanie taśmy ręką. Taśmę można bardzo łatwo usunąć bez pozostawiania śladów. Taśma do mocowania wykładzin TESA 64620. TESA 64620 to dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z polipropylenu oraz masy klejącej na bazie kauczuku syntetycznego. Dzięki zastosowaniu kleju Hot Melt taśma TESA 64620 nie zawiera rozpuszczalników i zapewnia wysoką przylepność. TESA 64620 zalecana jest do trwałego mocowania wykładzin i dywanów oraz wielu różnych mocujących zastosowań. Umożliwia aplikację na nierównych powierzchniach. Niezbędna w każdej skrzynce z narzędziami. Taśma do mocowania luster TESA 4952. Ta dwustronnie klejąca taśma składa się z wygodnego w użytkowaniu nośnika z pianki polietylenowej oraz akrylowej masy klejącej o zwiększonej lepkości. TESA 4952 otrzymała certyfikat potwierdzający jej przydatność do montowania luster meblowych. Nadaje się do stosowania w miejscach wilgotnych, jak na przykład łazienki, a nawet na zewnątrz, z tym, że nie powinna być stosowana w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza. Uniwersalna substancja klejąca zapewnia wysoką i natychmiastową przyczepność do gładkich i chropowatych powierzchni. Taśma odporna jest na działanie promieni UV, wody i starzenie. Bardzo dobrze pochłania wstrząsy. Montaż lustra z TESA 4952 jest bardzo prosty. Wystarczy oczyścić powierzchnię alkoholem. Paski taśmy powinny być przyklejane pionowo. Mocno docisnąć taśmę do lustra i przed przyłożeniem do ściany usunąć papierek ochronny. Nie dotykać warstwy kleju. Do mocowania i łączenia przedmiotów o średniej masie zalecana jest piankowa taśma montażowa TESA 64958. TESA 64958 to biała, dwustronnie klejąca taśma z nośnikiem z pianki polietylenowej i masą klejącą z syntetycznego kauczuku. Taśma wykazuje wysoką początkową siłę klejenia nawet na chropowatych lub nierównych powierzchniach i przy małym nacisku podczas mocowania oraz na podłożach o niskiej energii powierzchniowej. Możemy zastosować ją do mocowania takich przedmiotów jak listwy ozdobne czy listwy do maskowania kabli. TESA prezentuje rozwiązania pakowe do wygodnego, szybkiego i bezpiecznego zamykania lekkich lub średnio ciężkich kartonów. Uniwersalna taśma pakowa TESA 4263. Taśma TESA 4263 posiada nośnik z folii polipropylenowej o grubości 25 nanomilimetrów, pokryty klejem z naturalnego kauczuku, zapewniającym dobre klejenie w różnych zakresach temperatur. Taśma TESA 4263 nadaje się do stosowania z dozownikiem ręcznym TESA 6300.
Dozownik ułatwia szybkie i proste rozwijanie taśmy i zamykanie kartonów. Przechylając dozownik, odcina się taśmę ząbkowanym ostrzem. Aby uchronić użytkowników przed skaleczeniem, dyspenser ręczny wyposażony został w przesuwalną osłonę ostrza. Dozownik posiada również regulowany hamulec uwalniania taśmy, dzięki czemu można stale utrzymywać właściwe napięcie taśmy, co ułatwia jej przecinanie i bezproblemowe stosowanie. Każde zadanie wiąże się ze specyficznymi wyzwaniami. Z tego powodu właściwości każdej taśmy samoprzylepnej TESA są precyzyjnie dobrane do konkretnego obszaru zastosowania. Wszystkie taśmy wyróżniają się jakością TESA, na której możesz polegać.